Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Mateusz Derkacz zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. Ten odcinek powstał we współpracy z Cofidesk.pl, gdzie możecie nabyć ziarna i wszystkie akcesoria do parzenia kawy, niezależnie od tego, czy jesteście domowym baristą czy właścicielem kawiarni. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Coffee Spot Polska, naszego podcastu. Dzisiaj są z nami w studiu dwoje współwłaścicieli kawiarni, którzy prowadzą swoje kawiarnie razem ze swoimi żonami. Mamy tutaj Ernesta z kawiarni Oto z Wrocławia oraz Michała z kawiarni Błysk w Warszawie. Cześć. Cześć, Cześć. dzień dobry, hej. Witamy, witamy was serdecznie i zaczynamy od naszego klasycznego pytania. Czy pamiętacie swoją pierwszą kawę? Ja zacząć. Mogę? No właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, przed, przed nagrywkami, jadąc do Warszawy, zastanawiałem się nad tym pytaniem, bo ja tak kojarzyłem, że ono się regularnie pojawia. I pierwszej kawy nie pamiętam, natomiast rzeczywiście pamiętam taką kawę, która zrobiła na mnie wrażenie. I pamiętam też, że na Natali zrobiła wrażenie, i to było 11-12 lat temu, w podróży do Brazylii, ale nie w Brazylii, tylko w Europie, bo mieliśmy nocleg w Brukseli. I pamiętam, że spaliśmy, mieliśmy nocleg, był taki jakiś portal, gdzie można było u kogoś załatwić sobie noslek za darmo. Couchsurfing. Tak, tak. I ten człowiek z samego rana zaparzył nam pyszną kawę i to było naprawdę wyjątkowe. I wiem, że parzył ją z dripa. To było jakby teraz pamiętam przez mgłę, jak to robił i tego typu rzeczy gdzieś mi uleciały. Ale, ale wiem, że ten smak był wyjątkowy i inny niż wcześniej pamiętałem. Tam coś się więcej wydarzyło. Natomiast gdzieś takie romansowanie z kawą to było tuż, znaczy jeszcze sporo czasu przed, bo zawsze gdzieś tam szukałem, można powiedzieć, z Natalią. Ale też y, u mnie w rodzinie piło się kawy, i szukało się jakiś nie wiem, wiecie, we Wrocławiu trudno o super miejsca, zwłaszcza w latach, nie wiem, dwutysięcznych, mm -hmm. 90. -tych. Ale pamiętam, że moja mama gdzieś tam chodziła, szukała miejsc albo mówiła, dobra, chodźmy do Mariotu, tam przynajmniej wiedzą, jak zrobić mleko. <laughs> y, więc gdzieś ten, y, jakaś taka naleciałość, wtedy ja kawy nie piłem, ale jakby wiedziałem, że to jest coś ważnego. Natomiast później, pamiętam, tu też padło hasło Chibo. Łaziłem do, do Chibo, do tych salonów. Jeszcze nie było w ogóle hasła e, właśnie tej kawy tak. E, I pamiętam, wybieraliśmy sobie z Natalią, wiecie, na gramatury tę Etiopie, albo coś tam było takiego, że wiecie, że kupujesz, wąchasz, jakby... Hmm. Ona też inaczej smakowała niż te, wiecie, marketowe. To był taki mikro level jakby e, do góry. No i jak już, jak powiedziałem o Brazylii, no to na pewno w Brazylii Wypiłem kawę, która była po prostu siermiężnie ciężka, taka ze skarpety. Ona była wszędzie podawana, z kostelu. Jakby wiecie, wydawało mi się, że pani, to która to ją przynosi, wyciąga tą skarpetę, że to taka pończocha gdzieś <grym> <grym> naciągnięta. Natomiast była pyszna, ale tam jakby tej słodyczy bardziej moc czułem i jaraliśmy się tą ilością, to tak wiecie, tam nikt na, na kawie nie oszczędzał. Przyznam szczerze, że to była wycieczka bardziej mniej kawowa, bardziej taka właśnie rekreacyjna, ale, ale ta, kawa, ta kawa wtedy rzeczywiście zrobiła na mnie wrażenie również. Michał? U mnie było to troszeczkę inaczej, ale chyba kawa, którą tak najbardziej zapamiętałem, to była kawa, którą wtedy, jak zaczynałem swoją przygodę w Secret Life, Piotr Kirzyski zamawiał kawę właśnie z palarni z Krakowa Karma. I pamiętam, że właśnie mieliśmy na barze ustawioną kawę, która była, była to kalita z Kenii, właśnie z karmy. Taka totalnie klasyczna czarna porzeczka, borówki. Mm -hmm. Nie wiem, żadnych jakiś takich, nie wiem, anaerobików, czy innych rzeczy, które są teraz popularne. I pamiętam, że tam kilka tygodni właśnie później, nie wiem, tam tydzień czy dwa, po tym jak ustawiliśmy ją w ogóle na barze, to Piotrek się właśnie spotkał z właścicielem karmy w Secrecie i pamiętam, że mu zaparzyłem tą kawę. I Piotrek później przed powiedział właśnie, że tak, ta kawa właśnie tak powinna smakować, nie? Że są super zachwyceni z tego i jakby... No nie wiem, jakoś od tamtej pory też mam sentyment właśnie do kaw z Kenii właśnie. Mm. Też to, co Mateusz wie. <grymne> Podobno Kenia się kończy, mówili ostatnio ostatnim się o albo Kamil tak, mówił tak, 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 że, Kamil. tak że, Kenia się, no. że Kenia się kończy. Zmienia są opóźnienia. Kamil? Kamil z Rantiego. Okay. No. A on nie lubi Kenii. <grymne> 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 Pozdrawiamy Kamila. No. E, tak, tak. Pozdrawiamy to. Więc myślę w ogóle, że to, i, i ta metoda i właśnie i ten kierunek to tak zdecydowanie jest kawa, którą zapamiętałem najbardziej z moich początków życia. Tak. Znaczy, wiesz, co z bardziej z takich początków przygody, z speciality? Mm -hmm. No i co, co no. wydarzyło się dalej? Bo oboje prowadzicie własne miejsca. I yy, Jak to się stało, że od tego yy, home baristy, czy, czy, czy nie wiem, osoby gdzieś tam pijącej kawkę w różne sposoby, postanowiliście tworzyć własne miejsce? Po prostu, nie wiem, staliście sobie któregoś dnia nad dripem, albo nie wiem, przy jakimś ekspresie sobie A Może by to sprzedać. A może by to sprzedać? A może parzyć by tej kawy <laughs> trochę więcej? Ja na przykład w ogóle na początku myślałem również o innej swojej, że tak powiem, ścieżce kariery, jak jeszcze e, dużo biegałem na przykład po górach i po lasach, to myślałem również o tym, żeby mieć pole owsa i produkować na przykład owsiane mleko. Mhm. Ale w momencie, kiedy w sumie gdzieś tam ta moja kariera biegacza się zakończyła, no to jakby te marzenia gdzieś zostały w, jakby w oddali, ale też zostały przy kawiarni. I w sumie zanim jeszcze się poznałem z Basią bliżej, to też już myślałem o tym, żeby założyć kawiarnię. No, tylko że po pierwsze jakby nie czułem, że to jest ten moment w życiu, żeby już to robić, decydować się, bo właśnie w Secret Life pracowałem 8 lat i, i też jakby no nie czułem się na siłach, nie było gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, tego, tych funduszy i tak dalej. I nie było też osoby, z której bym zaufał w pełni, żeby móc założyć własny, właśnie interes. No i w sumie jak poznałem Basie, no to. Gdzieś tam zaczęliśmy rozmawiać o tym wspólnie. Też Basia chciała jakby założyć tę kawiarnię wcześniej. E, też zanim mnie poznała. I szukaliśmy lokalu ponad rok w sumie. E, znaleźliśmy. Zastanowiliśmy się jeszcze 20 razy, czy podpisywać na pewną umowę o wynajem na lokalu. Na 10 lat. Tak, dokładnie. <laughs> I zdecydowaliśmy się otworzyć własny punkt. O. Jak ty zostałeś kawiarnia? To wiesz co, właśnie, my mieliśmy chyba ciut łatwiej, bo lokal mieliśmy, czy mamy go od 11 lat, 10, i, i pamiętam, że był jakiś taki pierwszy przebłysk chyba w 2016-17, bo wtedy byliśmy w Irlandii i tam zobaczyłem takie miejsce, jak właśnie szkoła baristów Dublin, coś takiego jest, takie, takie małe miejsce, coś takiego właśnie jak oto. I, I wtedy do nas dotarło z notalią, że nasz lokal jest mega, mega super ekstra z potencjałem pod tego typu rzecz. I od tamtego momentu tak naprawdę wiedzieliśmy, że trzymamy ten lokal tylko po to, żeby kiedyś otworzyć kawiarnię. Natomiast właśnie po tej Brazylii, po tym wszystkim, chyba kilka miesięcy później, otworzył się Coffee Desk. I właśnie mój romans z Coffee Deskiem był taki, że gdzieś jak ja o tej kawie cały czas mówiłem. To gdzieś chyba te wiecie, roboty w telefonie. Od razu mi pokazały, że coś takiego powstało. I tam zacząłem zamawiać właśnie te lepsze troszkę kawki. We Wrocławiu też powstało jakieś miejsce, rozrusznik, i no tam ludzie też działali. Było takie miejsce pestka Zdawiamy które zrobiła... z, roz, tak, z, roz, tak. z e, Powstała też taka pestka, która mega zrobiła na mnie wrażenie, ale z kolei e, tam, jak się wchodziło, to wiecie, czuło się taki po prostu kij w tyłku u ludzi, którzy byli za barem. To było przeokropne, tak dla mnie takie poczucie, wiecie. A to były te pierwsze, wiecie. Pierwsze miesiące, pierwsze lata, gdzie, gdzie, ta gdzie te kawiarnie po prostu rzeczywiście każdy, kto stał za barem, po prostu myślał, że jest panem wszechświata. I że odkrył po prostu jakiś, nie wiem, kamień. Święty grał. Święty tak. Nie no ważniejszy Więc niż Byłem tam gości. raz, dwa razy, tak. <laughs> byłem tam dwa razy może, raz, już nawet nie pamiętam, natomiast było przepiękne. To było takie miejsce, które być może nie dlatego padło, że, że ci ludzie byli tak mało uprzejmi, ale, mhm. ale to też było miejsce na nadodrzut, czyli takim miejscu, które stawiało pierwsze kroki w tym wyjściu do, do ludzi z tą lepszą ofertą. No więc, yy, więc chyba tak, że, że tak sobie pomyślałem, i ten lokal trzymaliśmy do pandemii. Tak naprawdę nie mieliśmy czasu wcześniej na to, żeby tę kawiarnię otworzyć. Pandemia tak naprawdę zatrzymała nas, bo zajmowaliśmy się fotografią. Ja byłem też DJ-em i. i Myślę, że ta pandemia wyzerowała. Wszystkie kul rzeczy, fotografia, Nagle, wiecie, tak, tak. <laughs> wszystkim czym zajmowaliśmy się, nawet mieliśmy jakieś apartamenty, wiecie, które wynajmowaliśmy. Wszystkie te trzy rzeczy, które dawały nam poczucie bezpieczeństwa, że... Nie wydarzy się nic, co by, wiecie, ja mogę rękę złamać, to okej, okay, zdjęć nie zrobię, mm -hmm. ale zagram. Mm -hmm, albo właśnie te mm -hmm. apartamenty się wynają. No i przyszła, wiesz, cały czas jedną ręką. <coughs> tak, i przyszła pandemia po prostu, która nas skosiła, ale to też jakby pozwoliło nam rzeczywiście się zatrzymać w miejscu i pomyśleć nad tym, co chcemy robić i wtedy tak naprawdę wróciliśmy do tego planu odnośnie właśnie kawiarni mm -hmm. i zaczęliśmy go realizować w pełni, nie? Tak na maksa. No to od, od czego zacząć w ogóle taki, taki, taki pomysł? Znaczy jakby pomysł inicjatywę? Już mamy. Tak, tak teraz już mamy, zacząć taką działać. inicjatywę. Jak wy zaczęliście? Czy po prostu wchodzi się na stronę Coffee Desk, zamawia się ekspres? Może oni tam czasami hmm. mówią też, jaki ekspres zamówić, jaki młynek, coś doradzają? Zreszto, coś, co się dzieje po prostu, prostu? Jakie nie są nie kroki? Stać na przykład na tego typu przedsięwzięcia, więc y, my pamiętam, szukaliśmy... Takich alternatyw. Ja właśnie dość teraz parę u Filipa z Figi i myślę, że też zawdzięczam mu chociażby to, że mogłem z nim sobie przyjść, wypić kawki i porozmawiać. Nakierował też mnie na odpowiedniego człowieka, z którym właśnie Adasia pozdrawiam, który, który pomógł mi wybrać odpowiedni sprzęt, żeby nie przeinwestować. Więc myślę, że to jest jakby po części klucz do sukcesu dla takich ludzi jak ja na przykład, gdzie, gdzie to nie była zabawa, tylko postawiliśmy jakby wiesz, wszystko na jedną kartę. Jakby rodzina, wiecie, to wszystko e, nie funkcjonowało, jeżeli chodzi o. Znaczy, rodzina funkcjonowała. Jakby nie funkcjonowały te elementy e, budżetowe, tak? Ups. E, tak, rodzina funkcjonowała. Mm, I jakby u nas pamiętam, że też pojawił się taki człowiek, który wszedł i my też współpracowaliśmy, braliśmy od niego kawę. Artur i wszedł do środka i zobaczył to kilka dni przed otwarciem, powiedział to się uda. Ja mówię, czemu? Znaczy, ja też w to wierzę, okej. Okay. Jakoś tak mam wrażenie, że małymi krokami, z dnia na dzień, miesiąca na miesiąc, że ten klient po prostu będzie się pojawiał. Mówi, Ernest, uda się, bo nie przeinwestowałeś, nie? Jakby <grym> nie postawiłeś tutaj pokaż się, zastaw, tylko jakby zrobiłeś coś takim basicowym sposobem, a wyglądało to, nie? Jakby Guatemala, jakiś De La Corte z odzysku, De La corte, tak, e, gdzieś jakiś second change i przez więźniów, więc jakaś legenda też dorobiona i to wszystko jakby spowodowało, że Wiecie, że, że ruszyliśmy tak mocno z kopyta i, i też fakt, że byłem totalnie spoza branży, to też nam chyba pomogło, bo ludzi to zaskoczyło. Staliśmy się takim miejscem, gdzie sporo baristów przychodziło, bo wiecie jak to w życiu, jedni się lubią, jedni mniej, mm -hmm. drudzy bardziej, jedni się po prostu nie lubią. I nagle kawiarnię otworzył taki Ernest z Natalią. Erny, stoi cały Cały czas za barem, robi tą kawę, no to łaśmy do niego. No wreszcie możemy, bo tak wiadomo, że bariści znają się, ale po prostu pracują w różnych miejscach, a ci właściciele mają różne energie. I nagle jest takie miejsce w samym sercu Wrocławia, w dzielnicy Czterech Świątyń e, i tam rzeczywiście udało nam się tych ludzi pozyskać tak na początku. Nie? I to było fajne, że no dzięki temu tak e, lekką ręką wszedłem w ten świat kawy lokalny tak mocno. Mhm. Nie? Także. Także tyle u mnie. A jak to było na Boże, Michał? Na Żoliborzu trochę inaczej było, <noise> bo tak naprawdę w sumie z Basią na początku to nie mieliśmy ani lokalu, ani w sumie nawet specjalnie funduszy na to, żeby założyć kawiarnię, mhm. więc y, wszystko gdzieś tam... To podobnie. <noise> no tak, tylko że jakby wszystko gdzieś tam w sumie się zaczęło w momencie, kiedy udało nam się wziąć y, w sumie taką nisko procentowaną pożyczkę i sobie pomyśleliśmy, dobra, no to... Akurat tu w drugą stronę trochę poszliśmy, bo nasz lokal jest maluteńki, bo ma 22 metry raptem całościowo. Tyle samo mało to. No, no, no. Naprawdę 21-22 jak no, mi się no, tak. tak. Tylko bardziej właśnie postanowiliśmy, no bo musieliśmy wyremontować w zasadzie cały lokal od podstaw mhm. i resztę jakby remontu, czy jakieś tam, nie wiem, malowania, blaty, to zrobiliśmy właśnie w, w własnymi rękami z tatą Basi właśnie, który nam pomógł. Tam też na środku, jak wiecie, stoi bar w postaci szafki z PRL-u mhm, kupionej to, to na eliksie. Więc no, jakby... robi klimat. No tak, ale też jakby chodzi mi o to, że nie kosztował nas zbyt dużo, mhm. ale też e, w sumie akurat tu w drugą stronę troszeczkę postanowiliśmy właśnie niż Ernest e, zadziałać, tylko właśnie bardziej zainwestować w te sprzęty w sensie mhm. i właśnie tutaj też e, w zasadzie odnowiliśmy kontakt, bo Basia pracowała przed tym z Kubą kieszkowskim właśnie w Kofidesku. I postawiliśmy gdzieś tam właśnie na to, że zainwestujemy w te sprzęty, z, właśnie e, z pomocą Cofidesku i Kuby, i jednak postawimy na mm, być może na zbyt wysokiej jakości sprzęty, ale sobie myśleliśmy, że z drugiej strony to są maszyny, to są maszyny które będą na nas zarabiać. Mhm. Więc e, woleliśmy w ten sposób gdzieś tam włożyć te pieniądze na początku, zwłaszcza że i tak. W sumie przez pierwszy rok pracowaliśmy tam praktycznie sami. W zasadzie całkowicie sami, więc też nie było kosztów pracowników i tak dalej. Więc więc tą stronę. Też oboje się wywodzicie bardziej z branżuni, no nie? Właśnie spędziliście no tak, lata tak, pracy tak, tak. i tu też... się na czym wam się dobrze pracowało. Dokładnie. No, Chociaż jest, Kuba, no. Kuba też stoi sobie za barę, więc on dobrze, dobrze wie, co, co tam pora mm. to, to poradzić. No. Więc też jakby, no nie wiem, w sensie myślę, że obie drogi są super. Myślę, że po prostu każdy musi gdzieś tam znaleźć swoją własną ścieżkę. I widzimy, że otworzyć. jedna i druga się sp sprawdza. Tak, tak, jakby znaczy twoja była bardziej ryzykowna. Jasne, <laughs> <wiesz, laughs> tak, jasne. Natomiast ja też wiem, że już spełniłem swoje marzenia i na przykład Dwa młynki, o których marzyłem, stoją, trzy w zasadzie, mm -hmm. tak bo tego bączka, bo mamy też nic taki malutki do, <coughs> e, jako dodatek, backup czy cokolwiek <coughs> innego i sobie robiłem na nim ekstra szoty. Ale e, jakby już teraz jest taki sprzęt, o który rzeczywiście mm -hmm. e, wiem, że jakbym zakładał i stać, stać bym nie było, to właśnie wybrałbym to konkretnie, wiecie, nie? Super. Także. Ja też y, większość na przykład takich mniejszych sprzętów, no to gdzieś w sumie też gromadziliśmy z Basią przez lata, właśnie przygotowując się do startów w zawodach, bo właśnie nie miałem tu jakieś wagi, jakieś tam akcesoria, takie, więc w zasadzie takie rzeczy w ogóle, w takie rzeczy w ogóle nie inwestowaliśmy mm -hmm. przy przytwarem. No właśnie, a jak, jak to jest z tobą, Wiem, że jesteś zawodnikiem. <laughs> w, nawet, nawet wicemistrzem, nawet wicemistrzem <laughs> polski barista, e, aktualnym. E, czy zawody pomagają, czy przeszkadzają? Jak to w ogóle jest? Jak, jak godzisz też pomagają w sensie przy... Z obowiązkami ym, w kawiarni? Czy pomagają, czy przeszkadzają w prowadzeniu? Słuchajcie, no nie wiem. W sensie ja na przykład ja po prostu poświęcam swój wolny czas przygotowując się do zawodów i jakby w, w w pierwszym roku, jak prowadziliśmy błysk, co ja wtedy trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski właśnie baristów. Chciałam zauważyć, I... że Michał tutaj od piątego przez czwarte, trzecie, drugie, więc tutaj żadnej presji nie nakładam tak, obecnie tak. na kolejny zawody. Ale, <laughs> ale wiemy jak będzie. Gratulujemy. <śmiech> <śmiech> dziękuję, mogę już iść? Tak. <laughs> no więc cho chodzi mi o to po prostu, że traktuję, w ogóle nie traktuję tego jako obowiązek, tylko całkowicie jako jakby z... Zagospodarowanie wolnego czasu sprawiło mi to całkowicie przyjemność i byłem gotów właśnie chociażby pracować te 12 godzin w ciągu dnia za barem i później poświęcić sobie jeszcze, nie wiem, te 5 godzin na przygotowania do zawodów. Jakby wiadomo, że czułem się zmęczony i tak dalej, ale jakby całkowicie jakby nie byłem rozczarowany, nie? W sensie mhm. tym, że marnuję ten czas, gdzie mogę, nie wiem, pójść się spotkać z ziemkami, czy nie wiem, cokolwiek innego zrobić, tylko po prostu poświęcić ten czas na realizację gdzieś tam swoich własnych marzeń. O, a teraz wiadomo, że w momencie, kiedy już jesteśmy w stanie zatrudnić osoby za bar, no to te przygotowania wyglądają trochę inaczej. W sensie jest więcej czasu, można to robić za dnia, a nie po nocy i tak dalej, to opowiedzcie może trochę o tym, jak wygląda taki y, rozwój y, kawiarni, którą się zakłada w dwie osoby, bo właśnie może się rozwinąć w taki sposób, że zatrudniacie nowe osoby, a może się rozwinąć w taki sposób, że macie palarnię na przykład y, 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 różne rzeczy się, się dzieją. Jakby co Waszym zdaniem jest takim kolejnym krokiem? Co dla was było następnym krokiem i co o czym myślicie w przyszłości? Znaczy, dla mnie na przykład y, przy połączyliśmy jakby energię ludzi, z którymi się wcześniej otaczaliśmy i właśnie dlatego powstała ceramika, znaczy powstaje ceramika. Jest wasza ceramika jest taka piękna. Jest różna już teraz, bo z kolei od niedawna współpracujemy z Soil. To jest właśnie... E, z Warszawy. z Warszawy, tak. Oto jest tak, tylko chciałam <coughs> powiedzieć dla wszystkich, których, którzy jeszcze nie byli, że dostaje się kawę w tak pięknych, um, tak pięknej ceramice, że po prostu potem nie można wyjść bez niej. <coughs> uwaga, uwaga. Tak, wcześniej właśnie Asia i... Wcześniej Asia i Artur, Artur Rej, to jest myśl ceramika i Artur Rej, to jest para, która też robi i tworzy piękne rzeczy, więc to jest jedno, jakby postawiliśmy na tą jakość i jakby tutaj myślę, że to też nam pomogło, tak? bo to rzeczywiście zrobiło na ludziach wrażenie i widzę, dostrzegam to, że sporo miejsc już się otworzyło albo się otwiera i inwestuje mocno w ceramikę i tego typu rzeczy, co wcześniej jakby się nie wydarzało. Znaczy tak, były tak. miejsca, widzę na przykład, jest serwowana kawka w ceramice, ale też w normalnych filiżankach jakby kapu mhm. czy tego typu rzeczy. Natomiast Asia Gniady to był ten kolejny element, który właśnie... Stworzył misia, bo pozdrawiam Asiu, naprawdę du dużo jej zawdzięczamy, bo myślę, że to tak naprawdę rozminowało takie nadęcie, bo mi tak jak wspomniałem, tą pestkę, mi zależało, żeby była taka odwrotność, mimo że jesteśmy kawiarnią, która mocno inwestuje w ziarno, która po prostu gdzieś podchodzi rzeczywiście z namaszczeniem, bo zależy nam na tym, żeby wydobyć 100% z tego yy, kawałeczka <laughs> i, i ziarenka. To, to rzeczywiście chcieliśmy stworzyć takie miejsce, gdzie każdy będzie czuł się tak swobodnie, miło. No i ten miś myślę z tym takim lekkim, dziwnym oczkiem robi robotę. Proszę Państwa o miś. <laughs> tak, a później, a później rzeczywiście, no ja marzyłem, że jak najszybciej nie było na pracownika, bo rzeczywiście przez pierwszy miesiąc pracowałem sam, non stop od poniedziałku do niedzieli, a potem pojawił się Marcin, który bywał tylko w weekendy, więc nadal myślę, że sporo pracowałem. A mam dwójkę super dzieciaków, właśnie ziomeczków, z którymi ja akurat <grym> chciałem spędzać dużo czasu, więc, więc cieszyłem się, że rzeczywiście idziemy tak cały czas do przodu, że to ma zaczyna mieć ręce i nogi, żeby móc zatrudnić kolejną osobę. Więc teraz jesteśmy naprawdę jak na takie małe miejsce, dosyć dużym teamem, bo jest 4-5 osób, tak, które regularnie pracują u nas, także jest okej. Okay. Okay, a co jest ważniejsze, prowadzenie kawiarni? Nie, może Michałowi odpowiedzieć. A przepraszam. Pytanie. Nie chcę, Michał. Wydycham, <grychy> nie". <grychy> Poko, śmiało, śmiało. <grychy> ja mogę tylko powiedzieć, że ty, m, dla mnie i dla Wasi było na przykład <grychy> gdzieś tam takim ciężkim w sumie momentem, ale też i bardzo radosnym. Wiadomo, właśnie jak zatrudniliśmy Olinka, który pracuje obecnie teraz w Eight Grains, i ona pomagała nam właśnie w piątki, sobotę, niedzielę. I pamiętam właśnie jak już, że tak powiem, była na tyle samodzielna, żeby móc zostać sama za barem. To właśnie zostawienie jej samej za barem i po prostu jest jak zostawienie dziecka w domu są, samego. Pierwszy raz. Tak, 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 pozdrawiamy Ola. Tak, 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 lasy, tak dokładnie. I to było super uczucie, bo nagle się okazało, że o 14 w piątek mogę zjeść na przykład sobie spokojnie obiad z Basią w domu, a nie dopiero o 24 się spotkamy. I, I to rozminiecie, też... bo potem o 6 będzie Basia robić ciasto. Tak, nie, no w zasadzie wiesz, to Basia tam do, do jakiejś, nie wiem, drugiej w nocy piekła, a ja już byłem o 5.30 w błysku, nie? Więc o. jakby totalnie się mijaliśmy praktycznie. Ale właśnie też jakby z jednej strony to było super ulgą, ale też było takie właśnie, że jest na pewno stara, na pewno starada. chociaż wiesz, widzieliśmy, że jakby i pracowała w relaksie i, i później i w sumie już wtedy pracowała też w herezji, więc jakby widziała co i jak, ale... A jak długo to trwało? Uważasz że ten czas, od kiedy pracowaliście sami do czasu pierwszego pracownika? Na jaki, na jaki czas trzeba się nastawiać? No, u nas to... No, my otworzyliśmy w sierpniu i Ola chyba przyszła do nas w kwietniu bodajże. No, jakoś tak, no. Miesiąc. Miesiąc, Miesiąc tak. No. Czyli to różne, różne są bardzo. Tak, to myślę, że nie ma reguły to też... No. My postanowiliśmy chyba po prostu, nie wiem, przetrwać i gdzieś tam więcej odłożyć tych pieniędzy właśnie przez okres jesienno-zimowy, żeby, no bo ja wie zawsze ten okres jest trochę trudniejszy w gastronomii, więc <coughs> wtedy i tak właśnie dopiero na wiosnę postarać się kogoś zatrudnić. Mhm. No. Dobra, to teraz ja. Dawaj, może. <grym> <grym> Co jest ważniejsze, czy w ogóle można w ten sposób powiedzieć, czy hospitality taka gościnność, czy, czy jakość? Czy jest to nierozłączne, czy, czy produkt? Jak Wiesz to co, jest? jeżeli jedno z drugim nie idzie w parze, to wcześniej czy później stracisz tych klientów, na których tobie zależy, bo mi rzeczywiście... <kuh> Znaczy, mi zależy na każdym. Ja wiem, że zwykły Kowalski, który mieszka, pracuje w naszej okolicy, jest dla mnie cudownym, najwspanialszym klientem. Jakby doceniam jego codzienne wizyty, nawet i podwójne, i potrójne. Mamy człowieka, który potrafił być piąty raz w ciągu dnia, i mówimy: O, idziesz w rekord. <ścoughs> <śles <ecology> <śles> Więc, no tak, trudny dzień był i ciężki pewnie. Więc to są tacy klienci naprawdę wyjątkowi, ale oni po prostu piją kawę i ta kawa jest dla nich bardzo ważna i ją doceniają też, bo to też jest jakby doceniają jakość mleka, doceniają to, że jest dobrze właśnie spienione, tak jak kiedyś mówię, moja mama szukała tych, wiecie, baristów. Mm -hmm. No ale nie było mi się tak powiedzieć, jakby no, <coughs> te arty wyszły od sieciówek i tam się jakby w ogóle po pojawiły te pierwsze jako spienione. Nawet nie spienienie. chodzi o te arty, tylko po prostu o to, żeby to mleko nie było przegrzane mm -hmm. nie? albo za mm -hmm. zimne. Jakby tu chodzi, na, wydaje mi się, że przegrzane mleko robi złą robotę. Tak. W sieciówkach, hmm. nawet, czy w hmm. miejscach, gdzie możesz dostać super bułę, super jedzonko, a dostajesz po prostu śmierdzące mleko. Ta, słodki, tak, które nie jest słodkie od jest słodkie. I właśnie ono śmierdzi, a nie jest słodkie. No, wchodzi w goryczkę. Tak, I, i wydaje mi się, że, że tu jest ten trzon, o który trzeba bardzo dbać. Natomiast no, najbardziej cieszą jakby wizyty ludzi ze świata kawy, wizyty ludzi, którzy, że tak powiem, funkcjonują też w takim totalnym obiegu wrocławskim, są baristami i że ci ludzie się pojawiają, no to mi się za błysk w oczach pojawia, wiecie, mm -hmm. to, to jest fantastyczne, że oni są regularnie praktycznie u nas, więc o wszystko trzeba dbać. Wydaje mi się, że jeżeli my byśmy po prostu usiedli na laurach i odpuścili sobie coś, poszli, wiecie, w tańsze ziarno, to też moglibyśmy na tym stracić, bo już gdzieś przyzwyczailiśmy ludzi do tego, że rzadko jest u nas Brazylia, bo jest dopiero pierwszy raz, od... nigdy nie mieliśmy różne Brazylia. Brazylii, ale właśnie mamy mm -hmm. super Brazylię aktualnie, a na Robową, na głównym młynku, Natomiast teraz wchodzi y, świetna Gwatemala. Kupiliśmy mnóstwo worków. To, y, jakby kupiliśmy całą, jakby cały sort. Całą Gwatemalę. Tak, no. znaczy całą Gwatemalę konkretnej obróbki to jest właśnie fajne. E, i, I wiecie, i to nie jest tania kawa, ale ja wiem, że będzie doceniona. I to jest, to jest wiecie. Nawet jak jest z mleku wymieszane, to ma to, ma to sens. Mhm. Ale też super chyba, żeby wybrzmiało, że sama jakość też nie wystarczy, że jeśli mamy kawiarnię, w której są super ziarna i tak, super zapytałeś. kawa, ale jakby no, wiecie, ci gburowaci, bariści, mhm. którzy nie podadzą ci, nie wiem, kawy z mlekiem albo cokolwiek, ale znaczy nie, że nie podadzą, tylko z, z miną to zrobią, no to to też nie zadziała, nie? Tak, nie, to jakby myślę, że czynnik ludzki ma, ma bardzo duże znaczenie i wydaje mi się, że to chyba od człowieka po prostu zależy, który prowadzi. Wydaje mi się, że o tak jak wspomniałeś, Ole, poznałem również <śm> a propos <śm> współpracy i a propos ziaren z Gwatemali. No i to jest super człowiek, hmm, nie? Stąpi, Jakby I wydaje mało. mi się, <laughs> <laughs> i wydaje mi się, że ja też gdzieś mam jakiś taki, wiecie, dryg do ludzi, że jakoś, nie wiem, ja uwielbiam swoją ekipę, to jest rzeczywiście, jak piszemy na bluzach, czy w ogóle jak mówię o tofamili czy piszemy gdzieś na Instagramie, to to jest moja taka druga rodzina, jeżeli chodzi o ekipę, nie? Jest Zuza, Katia, pracują u mnie bardzo długo, wcześniej był Marcin, z którym się rzeczywiście cały czas kontaktujemy, może nie tak często, bo teraz Marcin jest w Niemczech, ale hmm. jak tylko się pojawia. Zazwyczaj go żegnamy, bo on co chwilę gdzieś wyjeżdżam. Ale wiecie, to, to są takie relacje, które rzeczywiście zostają na dłuższy czas i, i to jest to jest super. I ci ludzie za barem są perfekcyjni. Ja mogę być dwa miesiące poza barem, znaczy przesadzam dwa miesiące, ale potrafi nas nie być dwa-trzy tygodnie i wszystko jest po prostu tak, jak być powinno. Nie? Mhm. Coś dodać. Tak, bo śmiesznie w ogóle, że e, zadaliście to pytanie, bo w sumie nie wiem. Bo w Błysku jest jedno z... i drugie na no wyższym <coughs> poziomie. Nie, nie ma, ale dziękuję. No nie ma, yes. Ale chodzi o to, że e, z tydzień temu właśnie o tym rozmawiałem właśnie z Piotrem, który u nas pracuje, i z jedną z naszych gościń, która jest też e, była baristką, i właśnie się nad tym zastanawialiśmy no i zdecydowanie jakby gdzieś tam. E, z, wolelibyśmy dostać trochę gorszej jakości produkt, ale nie górowatą mm -hmm. baristkę mm -hmm. lub górowatego barista, e, Albo, wiecie, niż, e, niż jakby też jakby moim zdaniem odmawianie niektórych produktów, sprzedaży niektórych produktów, jakby nie ma racji bytu. Dlaczego jakby nie można sprzedać tej przysłowiowej Amerykany, gdzie jakby macie dobry przepis i, i jakby ta kawa jest smaczna. W sensie jakby, no, Wiecie, jakby, mm -hmm. dlaczego nie? W sensie jakby, my na przykład nie mamy w menu Amerykany, ale jak ktoś prosi Amerykanę, to jest przycisk na posie, jakby nie ma problemu z tym, czy jak ktoś chce, nie wiem, prze, ten mleko do przelewu, nie? Jakby każdy, każdy chce pić tą kawę, którą lubi i też staramy się to serwować. Jedynie ewentualnie mówimy, że na przykład jak ktoś chce posłodzić, no to żeby może spróbuje pani, pan najpierw bez cukru, a później oczywiście nie ma problemu, mogę dać cukier, nie? Ja mam problem z lungą. Znaczy samo lungo jako lungo nie, ale jakby dobrze zrobione, wiecie, jakości Amerykana w sensie zaparzone espresso i połączone tak, ale, z wodą, tak, tak ale wiesz, lungo... Tak, to, ja, ja to jest jedyna rzecz, na którą mówię, pas, nie, jakby nie ma opcji. Mogę ci zrobić espresso i dolać wody tylko. No do tak, będziesz tak, 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 tak. 100 tak, 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 stopni, wszystko. Dlaczego? Hmm, Dlatego. Zaufaj Po prostu zaufaj <laughs> mi. Nie pożałujesz. Ale też właśnie a propos tego też... Z którymś z gości kiedyś miałem właśnie na ten temat rozmowę, i zrobiłem mu dwie kawy i też zobaczył, że to lungo to jest jakby dużo gorszej jakości kawa niż tak. właśnie zrobiony jak Amerykaner. Tak, nie? to właśnie fajny, fajny pomysł, nie? żeby pokazać, no tak, żeby no. nie przekonywać na siłę, tylko zrobiłeś takie fajne świadczenie, także sz ten szanuję. Dzięki, mat <gry> Zaraz wracamy do rozmowy, ale czy wiesz, że przewodnik Coffee Spot Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl

jakie rady byście dali osobom otwierającym kawiarnię? Jakby już z waszej tutaj rozmowy... Nie um... otwierać? <laughs> <laughs> no, <wy> co... <laughs> Żeby konkretnie było, więc... Mamy, że nie, nie można nie... przeinwestować i że bardzo ważni są ludzie. Co, mhm. co, co jeszcze powinno wybrzmieć waszym zdaniem um, w takich um, najważniejszych ja elementach? Ja myślę, że warto się zastanowić tutaj, czy na przykład jak macie opcję rozwoju biznesu, czyli na przykład... Otwarcia drugiego lokalu, czy na pewno jest warto otworzyć ten drugi lokal? Tutaj osłamy jeszcze do rozmowy z Zasławkiem Saranem, którym rozmawialiśmy o tym, dlaczego nie ma drugiego forum. Oho, <laughs> <laughs> e, Nie, bo chodzi mi o to, że e, no, myślę, że nie musimy tego ukrywać, ale ostatnio mieliśmy z Basią propozycję od tego, żeby otworzyć drugi lokal, i były to trzy różne lokalizacje, i na jedną się praktycznie zdecydowaliśmy, ale później, jak pomyśleliśmy sobie, że po pierwsze, może spaść jakoś w tym pierwszym lokalu. Po drugie, e, zarobienie tam, nie wiem, tysiąca czy dwóch tysięcy więcej w miesiącu nie jest warte tego, że na przykład tracicie w ogóle zupełnie kontekstu drugą osobą, czy właśnie z przyjaciółmi, czy tak dalej. Więc wydaje mi się, że warto jest to zrobić w momencie, kiedy jesteście jakby w stanie, nie wiem, nawet zatrudnić kogoś, żeby całkowicie otworzył ten lokal. I jakby nie, albo na przykład zostawić ten pierwszy lokal, macie tak doświadczoną ekipę i tak wszystko ogarnięte, wszystko się spina, że inwestujecie w drugi lokal, ale jakby nie ma tego, co za szybko robić po prostu. O. Mhm. No no chyba, że jest to też, nie wiem, innej jakości, wiecie, jakby innej, innej z innej branży lokal, albo, no nie wiem, no w sensie jakby wydaje mi się, że nie ma też co szarżować po prostu, o. Znaczy też pytanie, jaki jest cel posiadania Dokładnie. tej kawiarni? Nie? Bo jakby to jest to, że jesteście sobie na Żoliborzu Bożu i macie też fajny czas, no to też jakby po co z no. tego rezygnować, nie? Znaczy, wiesz, nawet nie, nie rezygnować, tylko po prostu gdzieś tam na siłę właśnie, no nie wiem, chociażby wtedy zrezygnować z takich przygotowań do zawodów, nie? Bo musisz być w tym drugim lokalu i go rozkręcić na No, przykład, wybór nie? wykluczy. <laughs> to prawda. A co do pierwszego lokalu, no to wydaje mi się, że. Ja miałem tak, że zadzwoniłem do takiego mojego ziomeczka, e, który prowadzi kawiarnię tutaj, e, w, Opo w Opolu. Mhm. E, oni przejęli to od Hartminsów. Czyli ten Artur z tej powieści to był Arturem Poradą. Tak, tak. Jeden <grym> <grym> Artur. <grym> Świat mały, prawda? To, to jest <grym> niesamowite. I... I ja zadzwoniłem do niego, nie do Artura, tylko właśnie do chłopaków z tutaj i mówię, musicie mnie przyjąć do siebie przynajmniej na jeden dzień, żebym mógł popracować na, na ekspresie, żeby rzeczywiście zobaczyć, czy ja tego chcę. Bo sam fakt, że ja przez 10 super, lat parzyłem kawę w domu i robiłem dripki i po prostu piłem hektolitry kawy. I nie było mi stać na jakieś super ekstra kawki, ale oczywiście też takie kupowałem i czekałem na promocje, które właśnie gdzieś się pojawiały w Kofidesku chociażby. I kupowałem po 10 paczek i się cieszyłem, że mam tą kawkę. Że masz punkty. Ta, <laughs> mam punkty. Tak, i mam te punkty. Więc yy, ale wtedy tak naprawdę, przed taką totalnie ostateczną decyzją, ja zadzwoniłem i umówiłem się i pracowałem kilka, 10 godzin, 8 za barem, robiąc kawę, ucząc się też latartów tyty, ucząc się rzeczywiście, jak dobrze spienić mleko, bo wcześniej nie pracowałem jako barista. I to był taki jakby, wiecie, początek. Wróciłem do domu, zamknąłem oczy, odlatywałem właśnie, wiecie, w sen. Mhm. i Trochę było tak, jak nie wiem, niektórzy mówią o grzybach, nie? że uwielbiają chodzić, zbierać grzyby. Jak, A myślałem, cały dzień... I bierz. Bierz. I jak cały dzień szukają tych grzybów, to w nocy zamykają i tęsknią znowu do tego lasu. Wiecie o co chodzi? I ja miałem takie uczucie, zamknąłem oczy i po prostu widziałem to wszystko, co tam się, wiecie, kotłowało. <grym> tak, Super. Więc poczułem naprawdę tęsknotę. I miałem coś takiego, że obudziłem się i pomyślałem: Boże, Natalia, żeby to jak najszybciej się wydarzyło, żebyśmy już mieli ten bar, żebym ja dalej mógł to mleko pienić, robić, tą mhm. kawkę, jakby, wiecie, odważać i ich myślę, no. że to jest, to jest to, co ja poczułem, nie? No Ale to, to jest super mądra decyzja właśnie, żeby gdzieś tam spróbować przed tak. swoich sił. Ja w ogóle uważam, że wszystko powinno mieć program demo. Najpierw, mhm. nie wiem, no. na przykład masz, dziecko przez trzy dni nieswoje. <laughs> Oho. Oho. Program demo. I potem, wujkę, i, potem decydujesz, I potem decydujesz, czy chcesz, czy nie. <laughs> Właśnie tak też e, zażartowałeś, Michał, e, wcześniej, że m, co polecacie osobom, które chciałyby otworzyć kawiarnię nie otwierać. A teraz tak, tak całkiem... E, nie otwierać drugiej nie, w sensie, tak? Nie, A, w nie otwierać w ogóle? w ogóle. A teraz tak całkiem na serio. Mhm. E, oboje teraz już wiecie, z, jaki to jest wysiłek, z jakim Trudem się wiążą szczególnie te pierwsze momenty otwierania lokalu. I w momencie, kiedy już to wiecie, jesteście tego świadomi, czy zrobilibyście to jeszcze raz, jakby się okazało, że to wszystko wam się śniło i, i stajecie teraz przed wyborem otwarcia kawiarni, czy zrobilibyście to jeszcze raz? Na 100%, ale dobra, mów. <grym> bo ja z... Nie śmiałem się. Nie ma wątpliwości. <grym> nie, no tak, jak najbardziej. No. W sensie, wydaje mi się też, że już w pewnym wieku fajnie jest, jakby jakieś się w tej branży, na przykład już od właśnie no nie wiem to od tych 10 lat no to fajnie jest gdzieś tam w pewnym wieku już yy, chcąc dalej być w tej branży jednak postanowić założyć coś własnego no bo no, no nie wiem w sensie myślę, że to taka kolej rzeczy może być w sensie chyba że nie chce się zostać w tej branży no wiadomo no ale właśnie. Tutaj taka nutka nostalgii wdarła, oh, więc to może opowiedzmy też trochę o tym, co jest w ogóle miłego w posiadaniu kawiarni, znaczy nie, w prowadzeniu jej, w staniu za barem, bo też z wieloma gdzieś tam właścicielami kawiarni rozmawiałam podczas pisania książki, no to oni wszyscy mówią, że najbardziej z całej tej imprezy prowadzenia kawiarni, no to oni lubią to stanie za barem w ogóle, że mhm. oni mogliby robić tylko to, zamiast tych wszystkich Tabelek. księgowych, tabelek i, no, i zamówień, i tak dalej. Ja jestem wdzięczny Basi, że to wszystko robi. W <laughs> ja tylko skanuję paragony na koniec miesiąca i faktury, żeby do księgowej wysłać. Mm -hmm. ale tak, co to... jest fajnego, opowiadajcie, co jest dobrego. No Ja też na szczęście nie robię tego zaplecza, tylko Natalia się tym zajmuje. Uf, e, dzięki, Natalia. Pozdrawiam Natomiast na rzeczywiście stanie, stanie za barem jest e, wyjątkowe, ale na przykład my mamy taki okres: American Film Festival i Nowe Horyzonty. I to jest w ogóle najlepsze, co, 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 co dzieje się w OTO, bo rzeczywiście dostajemy największy w wpierdziel, ale jest nas czwórka za tak małym barem i potrafimy w takiej niesamowitej symbiozie działać. Ja mam wrażenie, że jakby tam wiecie, ustawić kamerę. Ja bym tak kiedyś chciał, mhm. w którymś roku, ustawić kamerę i to wszystko nagrywać. Jak tam, tam tryska kawą, jakby wiecie. To jest jakby najmniejsze <śm> potknięcie i twoje morale spada, ale nie ma tego potknięcia, ale widzisz, jak to wszystko kooperuje. Ludzie stoją i ta wydawka jest po prostu na mega wysokim poziomie, e, i te kolejki się bardzo szybko rozminowują. Później jest półtorej godziny przerwy do dwóch, bo jest blok filmowy <śm> i kolejny strzał i ród. W weekend oczywiście to się nie kończy, bo mamy swoich regularnych klientów, jest wtedy piękna pogoda. Ale to jest chyba najpiękniejszy czas, gdzie okay. jesteśmy dziesiątego dnia na Nowych Horyzontach, już tak przeorani, że cieszymy się, że to się kończy. Ale mija tydzień, i naprawdę każdy pracownik mówi. Było genialnie. Mógłoby to tak być z trzy razy w roku, mm -hmm. bo częściej to już nie. Więc wydaje mi się, że to jest jakby ten element, który właśnie za Barem uwielbiam. Dwa kontakty z ludźmi, które są dla mnie bardzo istotne, i myślę, że to też spowodowało, że ja się mocno męczyłem, będąc fotografem, bo najwięcej pracy fotografa to jest praca właśnie ob obróbka, zdjęć, siedzenie przed komputerem, selekcja. Więc tutaj jakby wybrałem tą działkę, gdzie się świetnie realizuje. No i połączenie tych wszystkich elementów, układanki właśnie Asia od grafiki, to, że od razu wiedziałem, jak miałem Asię, Misia, jakby te wszystkie elementy, od razu przełożyłem na myśl o tym, że to musi być palarnia. Jakby no, siłą rzeczy wiem, że chcę i to też będzie taka pasja do tego. Oczywiście wiem, że nie chcę, znaczy muszę znać jakby tajniki palenia kawy i tego wszystkiego, ale nie chcę tylko kawy palić, bo ja wiem, że nie po to uciekłem od komputera, żeby jeszcze tak. siedzieć przy komputerze i przy gorącym piecu. <śmiech> <śmiech> Więc to nie jest moja do końca bajka. Chciałbym to już powiesz, że <laughs> tak. czy to warto, Czy warto palić kawę? Co jest no, no, w kawy? <laughs> znaczy, Mój Mateusz, którego też pozdrawiam, on naprawdę uwielbia to. On jakby to jest taki, wiecie, mus, który wszystko analizuje, który jakby zna się na tym perfekcyjnie i ja to podziwiam, ale. To jest jego świat, nie? Ja jestem światem bardziej do ludzi, a dlatego jakby odpuszczam, mm -hmm, tak? Mm -hmm. to, to nie jest moja bajka, natomiast ja się realizuję w tym, że te paczki sprzedaję, że te paczki łączę i tworzę kolejne grafy z Asią. Teraz myślimy o misiu w kosmosie, także zrobiliśmy <laughs> ostatnio właśnie misia na sedesowcach, czyli takiego Godzilla <laughs> i to też fajnie wyszło wiem, że te paczki nie do każdego trafią, tak, bo jest to takie trochę pstrokate, ale na szczęście czarno-białe, więc do pokolorowania ewentualnie mazakami. Natomiast tak, to jest coś, co mnie, co mnie kręci i w życiu bym chyba nie cofnął czasu, żeby coś zmienić, tylko uważam, że to był odpowiedni moment. ale zerknijcie sobie na design paczek, o co wyglądają. Przywiozę wam je. <laughs> <laughs> Kenię właśnie. <laughs> o, a Michał, czy myślałeś o palarni? Czy mnie nie, nie gadać o, palarni? o nie, bo ja konkurencją dla ciebie. To wiem, ale ja myśleliśmy, tak myśleliśmy z Basią, żeby otworzyć palarnię zamiast błysku, w sensie, bo rodzice Basi mieszkają pod Tomaszowem Mazowieckim właśnie, i myśleliśmy o tym również, żeby zrobić sobie tę palarnię i na wsi mieszkać i Super, super. Eee, się nazywać żar na przykład? Błyski żar albo jakieś takie Może tak, może tak. No, ale nie, chodzi mi o to, że przede wszystkim e, zastanawialiśmy się na początku, że właśnie wiadomo, że, Mateusz, ty zresztą wiesz, możesz sobie zrobić tą nadprodukcję na przykład i bez problemu sobie wyjechać, nie wiem, na 10 dni na wakacje, nie? W sensie, że. No, no, dobra, ale łatwiej jest tego tak zrobić tak, no. i jakby cały czas mieć jakby gdzieś tam te pieniądze pod kontrolą, mm -hmm. niż jakby zamykasz kawiarnię na tydzień i wyjeżdżasz, nie? Tak, to prawda. Bo jakby koszty cały czas są podobne, no może, no tak, no są podobne, a jakby nie zarabiasz, nie? nie możesz hmm. zrobić tej nadprodukcji, bo nie sprzedasz komuś dziesięciolatę jednego za 10 dni dnia. Dnia. Tak, dokładnie. dokładnie. Tak, więc, postawisz taki automatik tak. po prostu i jest termosy z cappuccino. Zastanawialiśmy się nad o, tym, jest... ale z drugiej strony pomyśleliśmy, że żadne z nas... Znaczy, ja, Micha myślę, no. żeby postawił termosy przed błyskiem i po prostu powiedział, że z, z karbonką wrzucaj się hajs, oni by to tak, wrzucali. to naprawdę. też jest plan, że żeby zrobić jakiś automat, żeby w poniedziałki był czynny. Naprawdę. Dokładnie, <laughs> dokładnie. Maszyna wendingowa. <laughs> tak? Ale nie, chodzi mi o to też, że... Właśnie też myśleliśmy na, na początku, przed otwarciem błysku, że w momencie, kiedy już chcieliśmy zainwestować, że zarówno Basia, jak i ja w ogóle nie mamy doświadczenia z paleniem, nigdy nie paliliśmy kawy, musielibyśmy, jakby nie ma problemu, bo jakby mamy przyjaciół, którzy palą kawę i myślę, że jakby gdzieś tam jakiś konsulting nie byłby problemem, tylko że łatwiej jest, wydaje mi się, że ludzie przez tyle lat właśnie mojej pracy w Secret Life'ie, czy Basi w owocach i warzywach, Gdzieś tam łatwiej było nam na początku sprzedać filiżankę kawy, zresztą też jest łatwiej sprzedać filiżankę kawy niż paczkę kawy, nie? Od osób, które gdzieś tam w ogóle jakby w tej branży nie istniały, nie? Mhm. Więc jednak stwierdziliśmy, że no inwestowanie w palarnię... Jak też Mateusz wiesz, no nie jest to łatwe na początek, więc yy, jednak wybraliśmy kawiarnię. Czasami no. to jest naturalny krok, bo jakby jak już masz rynek zbytu, w sensie tą no. kawiarnię, no to fajnie jest mieć swoją kawę, yy, ale też z drugiej strony jak masz takie dobre deale u swoich znajomych, to może nie ma to sensu. Może. Jak to Ale Ja bym chciał na przykład kiedyś właśnie mieć takiego Wygryźć buleta. Piotra i Mateusza. Nie, ale chciałbym mieć na przykład właśnie takiego buleta jednokilogramowego, właśnie może właśnie tam gdzieś u rodziców Basi i nie wiem, palić sobie tylko tą Brazylię pod mleko, nie? W sensie tak, żeby mieć własną błyskową mhm. kawę i, i tyle. No nawet bardziej dla zajawki niż dla tego, żeby nie wiem, ograniczyć koszta czy cokolwiek, nie? Proszę sobie poszerzyć swoje skillsy też. Nie tak, tak, no w sensie, wiesz, ale ja ogólnie podziwiam naprawdę ludzi, którzy otwierają e, tylko palarnię, to naprawdę... No, ja naprawdę. Znaczy, ja w ogóle to jest niesamowite, że ja żałuję, że wyrzuciłem waszą pierwszą paczkę kawy. Wyrzuciłeś? E, nie, że z kawą, tylko <śmum> mówię o opakowaniu. Mówię o opakowaniu. Źle bo była zacząłem. Tak? Nie, bo była tak e, brzydka. Pamiętam, dostałem Ta od Barsza. Tak. No, no, no. On To przy... była improwizacja. Tak, i, i w ogóle tak mówi: Zobacz, to jest super ziarna, świetni ludzie to robią. I, I naprawdę, ziarna były było. świetne. Mhm. Tak, ale żałuję, że to wyrzuciłem, bo później jak wyszliście, ja pamiętam, że e, jakby zadzwoniłem do Bartka i mówię: Powiedz im. Że tego się nie da przeczytać, to jest raz. Że tam jest jakby taka wariacja czcionek, czcionek mm -hmm. tego. Tam to po prostu taki misz masz. Ale chciałbym, jedno? jak masz jeszcze jakieś takie opakowanie, no. tak, e, bo, bo ma teraz macie cudo. Jakby mi się to bardzo podoba, Jest to zupełnie w, zupełnie był zupełnie w opozycji mm -hmm. do oto. E, I zupełnie coś innego niż mieliście tak. A. Czyli jednak jest ważne to jest z estetyki tak. wprowadzaniu kami. Tak. A ja, ja, tak. mhm. ja zadzwonię wtedy do barkę i mówię, błagam cię, jak to są twoi ziemkowie po, kawałek, ale powiedz im, <laughs> powiedz im, że to jest straszne, co jest na etykiecie. No. <laughs> a my na przykład mamy jeszcze właśnie taką kilogramową paczkę, gdzieś z jakąś mąką albo z czymś, właśnie wiem. <laughs> co, 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 co? <laughs> wiesz co właśnie, e, no bo mama właśnie jest turbo też. Freakiem eko i różne takie kawy, jak przywoziliśmy, czy mm -hmm. coś, to zostawia sopakowania. i w jednej właśnie z tych toreb kilogramowych, wtedy jeszcze okay. tych pierwszych, ma e, mąkę. mąkę jakąś w, w, <grym> tym, w kuchni stoi, wow. Wow. stoi. Ale, ale progres był niesamowity, nie? bo tak minęło bo... chyba pół roku, mhm. i nagle bach, wyszliście z czymś, co jest po prostu jakby doskonałe. Tak? Zajęli się, się, po... no. się, się tym ludzie, którzy się tym zajmują, po prostu tak. dokładnie. Bardzo... Tak. To jest w ogóle klucz ja tutaj w posiadaniu, w posiadaniu kawiarni każdego innego biznesu: oddawanie po prostu ym, rzeczy do robienia ludziom, którzy się na tak. tym znają. Mhm. Tak. No. Więc jakbyśmy mieli tutaj podsumować, no to zaczęliśmy, um, zaczęliśmy od tego, że y, ważne jest, żeby nie przeinwestować. Y, mówiliśmy o tym, że ważne jest, ważni są ludzie, relacje. Coffee e, desk na początku. E, coffee desk <grym> na <grym> początku. Wiadomo. E, e, co jest jeszcze ważne, to o czym jeszcze mówiliśmy, y, żeby znać się troszeczkę na Disney, znaczy że znać się na design, ale mieć poczucie estetyki albo oddawać to właśnie ludziom, którzy się na mhm. tym znają. że jest I dużo. Produkt, produkt, tak. Produkt, i że jest dużo adrenaliny czasami, e, ale też satysfakcji. Tak. I trzeba mieć trochę cierpliwości, bo chwilę czasami może, może zająć wyprowadzenie tego wszystkiego na prostą. Tak jest. Czy coś jeszcze chcielibyście na koniec, na koniec dodać? No to chyba ta cierpliwość na początku, nie? kiedy jakby robisz ten ostatni paragon i widzisz, że no dużo nie ma, ale wiesz, że jest, to jest Twój drugi dzień. Znaczy, my na przykład mieliśmy. Fantastyczne otwarcie, bo otworzyliśmy się w czasie, kiedy nic się nie otwierało, bo jeszcze czas, był to czas pandemii. I pamiętam, że jak remontowaliśmy to, ludzie pukali, chcieli zrobić zdjęcie i pytali się, kiedy. Jakby był taki wie, wielki głód e, czegoś nowego. I pamiętam, ja myślałem, że na otwarcie przyjdzie. Przyjdą sami znajomi, plus, wiecie, kilka osób tak z zewnątrz. My mieliśmy tłumy na otwarciu i to w ogóle był szok. I to jakby samo się rozsiało, tak, wiecie, że ktoś napisał na Instagramie, jakby wtedy poczułem siłę e, mediów społecznościowych, ale z przypadku, ja jakby o nic nie zabiegałem wtedy. Mm, I później przyszedł ten kolejny dzień, kiedy ja szedłem sam do pracy, trochę jak, taki, wiecie, mega zestresowany. No i wtedy się właśnie zaczęło taka... Wtedy trzeba mieć cierpliwość, nie? Jak zainwestujesz i wiarę w to, że to się uda. Tylko musisz po prostu małymi krokami jakby dążyć do tej perfekcji za każdym razem, nie? Także to Tym jest pięknym ważne. akcentem y, musimy tutaj już y, dziękuję. kończyć, także dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Michał Ciupiński, dzięki wielkie, Ernest Dez, Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Dziękuję za bardzo. Zaproszenie. Się. Trzymajcie się. Agnieszka Bukowska i Mateusz Derkacz na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie. Nagranie i produkcja Studio Plac